Witam wszystkich. Jak widać, zdemontowałem układ wydechowy. No w tym przypadku akurat chodzi o samochód BMW X3. Powiem Wam, jaka była przyczyna. Wcześniej, poprzednio miałem uszkodzony fabryczny DPF. Tutaj, jak widać na pierwszy rzut oka już, że ten DPF jest yy, no nieoryginalny, tak? Widać po, po jego konstrukcji, po jego puszce, że to nie jest to fa fabryczna konstrukcja. Nie mogłem dostać Fabrycznego. Dodatkowo ten, który miałem, był, był do tego stopnia zapchany sadzą, i, i, i bo turbosprężarka puściła i tym olejem, że tego już się nie dało wyczyścić. Nie chciałem go jakoś tam pruść, wkładać nowych tych powiedzmy katalitycznych wkładów, dlatego że uznałem, że czy, czy ktoś to włoży nowe, czy kupię podróbkę, to będzie mniej więcej na tym samym poziomie, tak? A wierzcie tym samochodem jeździć nie będę. Kupiłem podróbkę, tak jak widać, ta podróbka nie kosztowała majątku. Dlaczego zdemontowałem i przed chwilą dosłownie rozciąłem yy, tenże DPF? On ma przejechane około, około 10 tysięcy kilometrów. Około może być 8,5, ale już zaokrąglimy do 10 tysięcy. Mianowicie... Objawem było to, szkoda, że nie mam w ogóle używanego, bo, bo rozświetliłbym Wam jakby obraz. Fabryczny DPF, no nie dosyć, że on jest skonstruowany inaczej, to tutaj ma tą siatkę dużo, dużo dłuższą. I zobaczcie, jaka jest podróbce, tutaj widzicie w stosunku do, do DPF-u. Ona ma około łącznie, nie, sama siatka ma może 5 cm, łącznie ma 10. Tutaj te, które widzicie, to są 25-centymetrowe siatki, czyli od tego miejsca do tego miejsca ma 25 cm, jest zmierzone. Zresztą ja miałam miarkę, także mogę. Mogę Wam powiedzieć dokładnie, ile mam. Mam miarkę? No mam. Mogę Wam powiedzieć dokładnie, ile ma ten DPF, który był zamontowany w podróbce. I od razu ku przestrodze, 10 cm to jest dziesiątka. No, tam 9,5 10, 10 centymetrów. Od razu ku przestrodze, ja myślę, że to będzie sygnał dla wszystkich tych, którzy będą zakładali DPF-y w postaci podróbki, bo. Ta siatka jest zdecydowanie za krótka. I co się działo? Cały samochód mi bardzo, bardzo mocno drżał podczas odpalenia, na wolnych obrotach. Później też podczas jazdy dało się odczuć takie specyficzne drgania. No popełniłem błąd niestety, dosłownie błąd i wymieniłem... Czy znaczy błąd? Nie, może nie błąd, ale no niepotrzebnie to zrobiłem, przyznam się szczerze. Wymieniłem dwie poduszki silnika, co zresztą jest nagrane na moim materiale filmowym w tymże BMW. Prawa i lewa, i dodatkowo wymieniłem poduszkę skrzyni biegu, bo jak mi się no, nie udało zredukować tychże drgań, wymieniając poduszki silnika, wymieniłem również poduszkę skrzyni biegów. Efekt jest taki, że drgania zrobiły się jeszcze większe. Co za tym idzie? Jednym słowem, poduszki, które wymieniłem, ja wam pokażę te poduszki, żeby nie był osłowny, To są poduszki fabryczne, tutaj w narożniku je skumulowałem. Podróżki, które były fabryczne, które mają przejechane już około 360 tysięcy, bo tyle od nowości ten samochód ma przejechane, były w znakomitym stanie, dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że jak ja wymieniłem te podróżki na nowe, one najprawdopodobniej jednak mimo wszystko nie są tak dobrej jakości jak oryginały, pomimo że w jakimś dużym stopniu zużyte, że te oryginały mniej drżały, dosłownie. Jak jest to w nowych poduszkach, czyli ten samochód jeszcze większe drgania e, generuje. Ale to też nie, 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 nie ceduje teraz w tym momencie e, jakby na poduszki, bo już wiem, że to nie jest wina poduszek, tylko i wyłącznie jest to wina e, DPF-u, a konkretnie siatki, która nie nie ogranicza drgań, które idą na dalszą część układu wydechowego. I, i ten DPF drżący, drżący silnik, który powinien yy, na tej siatce, jakby te drgania zostały, po, powinny zostać zredukowane na co najmniej dwa razy dłuższe. Bo w oryginale, ja go nie mam, ale pamiętam doskonale, ona jest co najmniej dwa razy dłuższa. Myślę, że jest około piętnastka w oryginale, tak strzelam. Bo mówię, już teraz z, zweryfikować dokładnie co do centymetra nie mogę, bo, bo go się pozbyłem ale na pewno jest około 10-15, czyli dwa razy duży. Ona jest nie przez przypadek tak długa. Ona ma odebrać drgania z silnika. Ona ma spowodować to, ta siatka, że na dalszą część tłumika nie przechodzą drgania z silnika, czyli nie tylko i wyłącznie poduszki silnika, ale również to, co przecież silnik jest wciąż, jak tylko go zapalimy, to non-stop jest wprowadzany w jakieś drgania. tak? I przecież na stały, stałe elementy... Do do karoserii, jakie są podłączone, no to są właśnie poduszki silnika prawa lewa, ewentualnie na skrzyni poduszka, która też no, jest jakimś zawieszeniem tego całego, powiedzmy, zespołu skrzynia silnik, który jest skręcony na sztywno. I dodatkowo, kolejną rzeczą, dosłownie, musicie to znaczy wiedzieć, wy to na pewno wiecie, ale, ale pewnie ten materiał komuś tam może z jednej osoby się przyda, bo popełni podobny błąd do mnie. A tu chodzi o to, żeby, żeby już nie popełniać tych błędów, tylko jakby no jeden zapłaci frycowe, w tym przypadku ja, a reszta niech nie płaci. Siatka, bardzo, bardzo ważna jest siatka. Panowie, jak decydujecie się na zakup podróbki, za chwilę powiem wam w ogóle parę słów o podróbce, to zwróćcie uwagę, jaką ma siatkę podróbka w stosunku do oryginału. Praktycznie jestem pewien, że to będzie zrobione w formie budżetowej, czyli w takiej, o właśnie tylko i wyłącznie takiej, takiej, takiej sztuki, takiej krótkiej. Producent pewnie nie wie, nie ma... Znaczy myślę, że to jednak wynika z niewiedzy, bo... Oszczędności nie są jakieś tam bardzo duże procentowo w stosunku do tego, co kosztował ten DPF, żeby oszczędzać na siatce. Uważam, że to jest dopłata 30 u producenta, tak? 30 zł, może 40, bo przecież ta siatka też kosztowała jakieś pieniądze. Ta kosztuje, jeżeli ta kosztuje około 40-50 zł, a ta ile? No ich kosztuje 20, no to tak jak powiedziałem, 20 zł różnicy na początkowym produkcie nowym to nie jest dużo. Nie ma prawdopodobnie producent świadomości, że ta Siatka ma ogromne znaczenie w końcowej jakości tego produktu, że ta siatka tak naprawdę wystawia mu złe świadectwo w przyszłości. Bo jeżeli ktoś to zamontuje tak jak ja zamontowałem, i, 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 i powstają mu drgania, i z tymi drganiami sobie nie może poradzić, no to tak jak wskazuję ja tutaj, ta siatka jest winna temu wszystkiemu. Teraz ja Wam pokażę, jak wygląda DPF wewnątrz. Po około, tak jak powiedziałem, 10 tysięcy kilometrów. Z tej strony, wiadomo, to jest oczywista... Idę do, 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 na, na podwórko, żeby była lepsza widoczność. Proszę bardzo. Z tej strony jest oczywiste, że to, że to jest y, jedna wielka czerń, tak? A teraz zobaczcie, jak się prezentuje. To jest zbieg okoliczności, że ja to rozcinam, przecież rzecz oczywista, tak? To bym tego nie robił, takich eksperymentów. Ale jak już tu jesteśmy, to proszę. Jak wygląda druga strona tegoż DPF-u? Ja bym powiedział, mówię zupełnie poważnie, że, to jest, że jestem pod wrażeniem. Na tą chwilę jestem pod wrażeniem, bo 10 tysięcy kilometrów i taki stan z tej strony, brak sadzy, ta sadza jest, ale w bardzo niewielkim stopniu, jak widzicie. Na obrzeżach jest całkowicie stal, metal, nic nieokopcone. nie okopcone. Może tego tak nie widać, ale musicie mi troszeczkę zaufać, że tutaj nie ma w ogóle na, 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 na brzegach tegoż, tegoż DPF-u sadz. No, może tutaj jest niewielka, o tu, ale to mówię, to są. Mimo wszystko to jest bardzo, bardzo niewielki stopień zasadzenia na wyjściu, także ten DPF myślę, że on spełnia swoją rolę. Ten, ta podróbka. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że tam nie ma już tych materiałów szlachetnych i on nie czyści w taki sam sposób, jak oryginał, bo to jest niemożliwe kupić DPF za powiedzmy około 1000-1500 zł podróbkę yy, w takiej jakości oryginału, kiedy oryginał w serwisie kosztuje około 6-7 tysięcy, no to on, ta cena nie bierze się. Całkowicie znikąd. Jest on zupełnie inaczej skonstruowany, ale powiem szczerze, że dzisiaj, jakbym miał to powtórzyć, to zrobiłbym to samo. Miałem propozycję wymiany wkładów w DPF-ach. No i co by mi włożyli? Jaki wkład? Już wiadomo, że też nie wkład takiej jakości jak oryginał, tylko byłby to wkład podobnej jakości do, do tegoż tutaj oryginału po rozcięciu mojej oryginalnej puszki, że zostałbym tylko i wyłącznie z moją fabryczną puszką. Dlatego budżetowo nie wyszło to drogo. Ale w praktyce uważam, że, bo tu nic samochód jakby nie stracił na swoich parametrach. On jedzie bardzo dobrze. Ja go eksploatuję yy, pod jakimś tam obciążeniem raz na jakiś czas z przyczepą i, i, i on mi się w zupełności sprawdza. I to, i to, i to mówię, ja nie, nie odczuwam jakiegoś stra jakiejś straty mocy na, na tym DPF-ie. Także, nawet jeżeli ona jest, to, to jest tak minimalna, że jakby no. Kompletnie ja tego nie biorę pod uwagę. To wszystko działa, to wszystko funkcjonuje, z tyłu nie ma, e, nie ma jakichś negatywnych wyziewów z, z rury wydechowej. Ja bym zrobił to samo. Teraz robię tak, jak powiedziałem Wam, tą siatkę przedłużam do takiej długości, jak tutaj widzicie, 25 w włoże, dlatego że tu chodzi o jedną konkretną rzecz, jaką ja chcę uzyskać. Tutaj są dwie siatki, tylko dlatego że ja wziąłem z hurtowni dwie, żeby zobaczyć którą, bo jedna jest o 2 mm na średnicy. Y, y, Większa jak, jak, jak ta, jak no jedna drugiej się różni. I tutaj mi chodzi o to, żebym ja uzyskał ten efekt. Rozumiecie? Ten efekt ugięcia, żeby to ugięcie było jak największe. Wiadomo, że im więcej jest tej siatki, tym bardziej yy, będzie. Yy, ta praca silnika zamortyzowana w stosunku do całej reszty tego układu wydechowego, który, no wiadomo, no jest długi i on generuje wibracje później podczas pracy i te wibracje żywo przenoszą się na, na całą budę samochodu. No jest to już dosyć duży, yy, powiedzmy, że ten, ten tłumik, nie dosyć, że jest tłumikiem spalin, to jest jeszcze tłumikiem, Wibracji, tak? W tym przypadku, jeżeli mamy zastosowany, zastosowaną tego typu siatkę, a tu jest problem jeszcze tego typu, że jak jest ta siatka konkretna i ten, ten, to wygięcie tego DPF-u nie jest idealnie dostosowane do tego, żeby ta siatka była powiedzmy w idealnym poziomie, rozumiecie o co chodzi? Że jeżeli ja zakładam ją do samochodu, pomimo dobrze zamontowanego tutaj cybanta, ustawiam ją, a ona już przy samochodzie jest. Napi, naprę, nap, naprężona, Napięta, czyli, czyli w którą stronę ja nie pokażę może tego ręką. Jest tak, a ona była tak napięta, bo nawet ja Wam mogę pokazać. Nie wiem, czy widzicie tutaj na dole, nie widać tego, ale tu na dole on był ściśnięty, była ta siatka. Na górze była roz, rozprężona, a na dole była, była taka już... Widać to. Jak przyjrzycie się to, to widać. Proszę bardzo, o widać teraz w tym momencie, jaka jest tutaj odległość na dole, jak widzicie, i jaka, i jaka jest bańka. To nie jest coś, co ja, co ja zrobiłem w moment, bo tego się nie da zrobić. A jaka jest na górze? On był, ta siatka spowodowała ściśnięcie jej, czyli można powiedzieć, że ona praktycznie rzecz biorąc, w praktyce, to działała jak stalowa, sztywna rura, że te drgania, które szły najbardziej w tym ścisku, w tym, do, w tym dolnym jej obszarze przenosiły całkowicie jeden do jeden na, na resztę układu wydechowego. Bo gdyby była prosta z jednej i z drugiej strony, na pewno już by było nieco mniej, dlatego że pomimo krótkiej odległości siatki, to i tak troszeczkę ona by była w stanie tutaj te drganie swobodnie sobie odebrać. A jeżeli tu ściśniemy, a tu zostawimy tylko drgania, to zobaczcie co się dzieje. Nawet jak są drgania, to dół mojej ręki stoi stabilnie, sztywno, a, a góra drży, i cóż z tego, że drży, a jak tu, wszystko to, co drży od tej strony DPF-u, jest przenoszone na dalszą część rury. Dziękuję wszystkim uprzejmie. Jak komukolwiek się spodobało. Proszę was, to nie jest jakieś takie, że, że, że ja coś z tego jakby mam, ale jednak jest to motywacja, moi drodzy, do tego, żeby cokolwiek pokazywać. Wiem dalej, chociażby dajcie znać, czy komukolwiek, jednej osobie, ja nie chcę dwóch, jednej osobie pomogłem, że faktycznie wyciągnęła ten sam wniosek, nawet nie wniosek, bo to nie, nie są żadne wnioski, tylko to są fakty, to co ja, tutaj, to, co ja tu nagrywam, i, i gdzieś, tam, gdzieś tam pomogłem. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło, jak ta łapka gdzieś się pojawi albo jakieś słowo, że, że, że się udało, tak? Dziękuję Wam serdecznie, do następnego razu, pozdrawiam wszystkich, cześć.